Bo dezercja był tylko ucieczką na zachód. Brigadenführer nie wydał rozkazu atakowania pozycji rosyjskich, niszczenia składnic, transportów. Nie, Herr Hauptmann chciał jak my wszyscy powrócić na linie niemieckie. Co robił lekarz grupy bojowej z rannymi i chorymi? Operował, zajmował się ich ewakuacją. Było fizycznie niemożliwe transportować kogokolwiek, herr Hauptmann, a także lekarz nie mógł operować w warunkach tak przerażających. Więc porzucił chorych i rannych w śniegu? spytał oficer przymrużając oczy. Nikt nie protestował, nawet brigadenführer? Nic nie można było zrobić, herr Hauptmann, absolutnie nic. Każdy ledwie się wlókł. Mieliśmy u kresu sił od chorób i głodu. Niemożliwe było zabierać rannych. Niemożliwe? Smakował to wyrażenie. Innym zostawcie prawo oceniania. Kontynuujmy. Czy ktokolwiek wyrażał się z pogardą o sposobie prowadzenia wojny albo partii? Nikt, Herr Hauptmann. Zawołaliśmy równocześnie. Jesteście zupełnie pewni? spytał sceptycznie, wstał, wygładził swój elegancki, jasnoszary mundur i włożył dokumenty do wielkiej teki. — Jeśli macie listy wręczone przez umierających, dajcie mi je. — Niestety nie mamy żadnych, Herr Hauptmann — odpowiedział Gregor. — Rosjanie zabrali wszystkie, gdy nas wzięli do niewoli. — Czy wyjawiliście Rosjanom szczegóły waszej ucieczki? — Nie, Herr Hauptmann, podaliśmy tylko nasze nazwiska i przydziały do jednostek — i NKWD się tym zadowoliło. Nie czekając na odpowiedź kontynuował: Wydwaj otrzymujecie zakaz opowiadania o tym przesłuchaniu, a szczególnie o Stalingradzie. Jeśli ktokolwiek was zapyta, natychmiast donieście o tym do Feldgestapo. W godzinę później Mercedes z proporczykiem sztabu głównego opuścił koszary. Wiozł hauptmana. Gdy weszliśmy do drugiej kompanii, zdumienie zmieniło naszych kolegów w słupy soli. Coś podobnego, zawołał porta, to przekracza wszelkie wyobrażenie. Czekaliśmy na was przez dwie godziny, ale natychmiast zrozumiałem. Wpadliście na ruskich i nie chcieliście podzielić się kawiorem z kumplami. Dzieci, dzieci, powtarzał zachwycony stary, myśleliśmy, że od dawna nie żyjecie. Reorganizują szóstą armię, oświadczył, nie czekając na odpowiedź Barcelona, który miał to szczęście, że się wyleczył. Bóg jeden wie, skąd oni wydobywają to całe mięso armatnie. Widocznie jeżdżą po całych Niemczech odkurzaczem. Im szybciej będą puste, tym lepiej, zakpił porta. Wojna skończy się i zmieniamy kawiarnie. Brązowy kolor przestanie mi działać na nerwy. Tak rzekł w zamyśleniu stary. Gdy wojna się skończy, jakie to zrobi wrażenie? W każdym razie mogę wam powiedzieć coś dobrego, przerwał legionista. Gdy skończyła się wojna w Rifie, wróciliśmy do koszar i żałowaliśmy wojny. Wtedy przynajmniej były dobre czasy. A propos, odezwał się Gregor, co się stało z Augsbergiem, Oberleutnantem i lekarzem? Mogłeś się domyślić, odparł stary. Czy nie przesłuchał was Hauptmann sztabu głównego? Są aresztowani? Krzyknąłem zdumiony. I co z tego? W armii potrzeba dyscypliny. Augsberg opuścił Stalingrad wbrew rozkazom Hitlera, a Oberleutnant i lekarz także. Wszyscy trzej zostaną zdegradowani i wysłani do Dirlewangera. Założę się, że sami zobaczycie. Ależ to szaleństwo. Jakakolwiek rozsądna istota ludzka opuściłaby te rzeźnie. Nie zdezertowaliśmy, wróciliśmy na linie niemieckie. Nie musisz tego rozumieć, stwierdził Porta. Tylko grube ryby rozumieją. Kiedy ci każą maszerować na wschód, nawet gdybyś miał dziesięć razy okrążyć kulę ziemską, masz tylko maszerować. Przez pewien czas zabawialiśmy się obserwowaniem niekończącego się potoku nowo przybyłych. Ale żołnierze ze Stalingradu uważani są za półbogów, a myśmy z tego korzystali bez skrępowania. Prezenty, dzbany, wina były niezbędne, abyśmy raczyli egzystencję nowych uczynić do zniesienia. W ten sposób wojna mogła sobie trwać i dziesięć lat. Pewnego dnia, gdy Porta i ja przechodziliśmy obok starej hali targowej, gruby intendent sztabowy pobiegł za nami i chwycił Portę za ramiona. Wreszcie jesteś, Huber. Gdzie się podziewałeś przez pięć godzin, łajdzo jedna? Zdumiony porta przez chwilę przyglądał się grubym okularom, niemal ciemnym, a potem błyskawicznie pojął, że ten prawie niewidomy człowiek wziął go za kogoś innego. Instynkt oszusta równocześnie podpowiedział mu możliwość korzyści z takiej pomyłki. Jeszcze nie wiesz co to wojna, przeklęty symulancie krzyczał człowiek. Bierz swoją ciężarówkę i to biegiem i przyjeżdżaj po rozkaży. Schowany za drzewem obserwowałem, jak dalej potoczą się wypadki, słuchając wrzasku grubego intendenta. W kwadrans później pojawił się porta za kierownicą wielkiej ciężarówki i dał mi znak, bym wsiadł obok niego. W drogę. Jedziemy po towar dla tego kretyna w okularach. To półgłówek, ale z pewnością jest coś do zwinięcia. Czujesz jaka okazja? Z wielką szybkością pojechaliśmy do składnicy, gdzie porta bezczelnie pokazał zapotrzebowanie. Kim jesteście? Nieufnie zapytał kierownik w stopniu feldwebla. Huber nie przyjedzie jak co dzień? Melduje Herr Feldwebel, że jest chory, odrzekł Porta stukając obcasami. Nagły ostry wypadek, z tego powodu wysłano go pospiesznie do pociągu sanitarnego. Feldwebel położył na zapotrzebowaniu pieczątkę a porta bez żadnych skrupułów podpisał. Najpierw dostaliśmy partię dywanów, następnie partię mundurów, co rozwścieczyło portę do ostateczności. W trzecim magazynie pięćset ręcznych karabinów maszynowych. Złość nie opuszczała oszusta, ale w czwartym i ostatnim magazynie wszystko poszło lepiej. Do ciężarówki wrzucono całą masę skrzyń z konserwami. Jeśli idzie o dziesięć kartonów wódki, dostaniecie je w magazynie numer trzydzieści sześć, gdzie już zatelefonowałem, oświadczył Feldwebel, którego porta miał ochotę ucałować. Odebrawszy wódkę, zatrzymaliśmy się w małej uliczce u pewnego rosyjskiego dezertera, przyjaciela porty. Wszystko nadające się do jedzenia zostało schowane w piwnicy, natomiast ciężarówka została wyprowadzona za miasto, gdzie przy użyciu granatów udaliśmy napad partyzantów. Był to najlepszy sposób, by zapobiec jakiemukolwiek dochodzeniu. Przepisowy seans wódkografii nastąpił jak zawsze w arsenale, podczas gdy najgłupsze plotki krążyły po ulicach. Opowiadano, że Rosjanie przełamali front północny i bitwa toczy się teraz na starych niemieckich ziemiach. Mówiono też o strategicznym odwrocie, co we wszystkich językach oznacza pospieszny odwrót. Z pewnością coś się dzieje, bo dzień i noc transporty jadą szosą do Biełgoradu i do Orła. Szczytem ironii było, że otrzymaliśmy rozkaz, my eksperci, odbycia kursu niszczenia czołgów. Następnie powrót do koszar Nowo Bawarii, zmienionych w prawdziwe mrowisko. Wszędzie się czyści, wymienia się stare wyposażenie na nowe, naprawia mury, wszyscy ściągają cokolwiek da się zwędzić, szczególnie, że wyjeżdżamy jakoby do Berlina, by wzmocnić pułk ochrony. Wierzymy we wszystko, bo mamy na to ochotę. Wobec tego od świtu do zmroku robią nam musztrę i w końcu zaczynamy wierzyć, że jesteśmy rekrutami w czasie pokoju. Wiem, mówi Porta. Będziemy kapitulować i robimy musztrę, aby przyjąć Stalina zgodnie z tradycjami armii pruskiej. Heide wręcz przeciwnie uważa, że na zachodzie zawarto pokój i król angielski oraz prezydent Roosevelt są w drodze, by nas ujrzeć. Wszystko jest fantazją, ale niektórzy już zaczynają uczyć się podstaw angielskiego. A kończy się na tym, że zaczynamy żałować spokoju okopów. Na koniec pewna nowina i oczywiście to hajde ją przynosi. Oczekuje się wizyty hitlera. W pierwszej chwili ogólne oszołomienie, a potem niebotyczny wybuch śmiechu. Firer ma przyjechać nas obejrzeć. Nas, gnój okopowy. Niemożliwe. Dowcip jest za gruby. W końcu mówi stary ciągnąc się za nos. Być może chce on zobaczyć zmartwych wstałych ze Stalingradu. To mi się nie podoba, mruczy mały. Wolałbym już rozminowywanie, to mniej niebezpieczne, niż mieć do czynienia z grubymi rybami. Ale potwierdza się, że wiadomość jest prawdziwa. Można by pomyśleć, że nagle diabeł we własnej osobie przelatuje przez koszary. Przerażeni oficerowie i podoficerowie wywrzaskują rozkazy, które natychmiast spotykają się z przeciwnymi i wszyscy gotowi brać się za bary, ponieważ nikt się nie zgadza co do tego, który rozkaz należy wykonać. Około północy ustawieni w trzy szeregi czekamy. Gwardii Cesarskiej nie oświetlało więcej ogni niż nas. Weble, ustawieni na końcu ulicy jako czujki i zaopatrzeni w błyskające rytmicznie latarki, mają za zadanie powiadomić o zbliżaniu się samochodów. To trwa trzy godziny. Nerwowość stale wzrasta. Ludzie mdleją i wypadają z szeregów jak martwi. W końcu nadchodzi złowieszcza chwila. Na czele trzy kabriolety Horch z wielkim hałasem wpadają na dziedziniec. Wysiadają z nich oficerowie SS z rewolwerami w rękach i tworzą kordon. Za nimi cztery ciężarówki wypchane SS-manami z ochrony osobistej Hitlera, którzy tworzą dwa następne kordony z pistoletami maszynowymi gotowymi do strzału. Następny sznur olbrzymich samochodów specjalnych wjeżdża przez bramę. Oficerowie SS biegają we wszystkie strony, sprawdzają, krzyczą, wrzeszczą, ryczą, grożą sądem wojennym, żandarmerią polową, gestapo, szubienicą, torgał, batalionem dyscyplinarnym, wszystkim. Chwila spokoju. Wszyscy biorą głęboki oddech, z daleka brzmi fanfara ostrzegawcza. Oficerowie chodzą wielkimi krokami po dziedzińcu z nieopisanym niepokojem. Jeden z SS-manów wypuszcza swój PM, który pada z gromowym hukiem. Kot miał z przestrachu na szczycie muru. Dowódca kompanii dostaje ataku nerwowego i rozkazuje aresztować kota. Pięciu ludzi mknie, by schwytać zwierzę, które z pogardą pluje im w twarze i znika z zadartym ogonem. Dwa specjalne Mercedesy pojawiają się w chmurze śniegu i zatrzymują przed naszym dowódcą. Czerwone klapy mundurów i złote galony rywalizują blaskiem z odznaczeniami, brzęczą ostrogi, dźwięczą szable, monokle rzucają błyskawice. Z pierwszego wozu wysiada general Feldmarszal von Manstein, a za nim cały jego sztab, z drugiego Armę general Guderian, generalny inspektor broni pancernej, jest bardzo zakatarzony i ma czerwony nos, który bez przerwy wyciera. Nasz dowódca melduje pułk generałowi armii. Rozbrzmiewają rozkazy, musztra z karabinami, biegnące nogi, strzelające obcasy, wrzaski, groźby, przekleństwa. Pies pułkowy dostaje baty, ponieważ wywąchał kocie łajno. Jakiś feldwebel źle się poczuł, inspekcja oddziałów. Zrywają jeden pas i jedną ładownicę. Feldwebel magazynowy drży ze strachu, gdy nieszczęsny żołnierz wbiega, by zmienić rzemienie. Generał Guderian melduje pułk generał Feldmarszalowi von Mansteinowi: ponowna inspekcja. Tym razem zrywają komuś hełm, na którym brak orła, to człowiek z drugiej kompanii. Dowódca pułku rzuca mordercze spojrzenia dowódcy kompanii, który chętnie kogokolwiek by zastrzelił. Nowe rozkazy, nowa musztra. I znowu czekamy. Na ulicy jakaś Rosjanka krzyczy ryby na sprzedaż tuż przed bramą. Von Manstein nerwowo rusza buławą. Wszystkim wiadomo, że Führer nie znosi ryb. Czterech SS-manów galopem wyrzuca handlarkę rybami, a potem nowy sznur samochodów wypchanych SS-manami, nadjeżdża z wielką szybkością. I na koniec, na koniec pojawia się wielki czarny Mercedes, w którym tronuje Adolf Hitler. Półk na prawo patrz, ryczy dowódca głosem tak ochrypłym, że aż się załamuje. Głowy prosto, baczność, prezentuj broń. Hitler powoli wysiada, nogi podnosi wysoko jak ma w zwyczaju podczas przeglądów wojska, to przypomina jakiś dziwny taniec. Z jego twarzy widać było tylko nos i wąsik, resztę krył cień czapki i wielki kołnierz. Dowódca zameldował swoją jednostkę Führerowi, który pozdrowił nas gestem ręki. Drugiego pułku czołgów, zaczął. Wyraźnie myli nas z innym pułkiem, ale nikt nie ośmiela się zwrócić mu uwagi. Dziękuję wam, żołnierze, za waszą odwagę i waszą waleczność. Jesteście dumą Niemiec. Gdy wygramy wojnę, zostaniecie wynagrodzeni. Heil Soldaten! Ogólny ryk, Heil Hitler, od którego drżą szyby. Hitler, mając za sobą generałów i oficerów sztabu głównego, drobnym kroczkiem przechodzi przed wojskiem. Niektórym żołnierzom zadaje pytania i idzie dalej, nie czekając na odpowiedź. Na chwilę bez słowa zatrzymuje się przed portą. W ciągu siedmiu i pół minut wszystko skończone. Rekord von Manstein ze swoim brzuszkiem i już w pewnym wieku ma trudności z dotrzymywaniem mu kroku. Nie podawszy nikomu ręki, Hitler wsiada do swego wozu, który skacze do przodu z długim orszakiem za sobą. Cała wizyta od początku do końca trwała jedenaście minut. Ogólne rozczarowanie. Jest mniejszy niż sądziliśmy, prawie komiczny, wszystko wydaje się dla niego za duże. Czapka, płaszcz, buty, wąs. Wszystko mały uważa, że Hitler podobny jest do cyrkowego błazna, a gdy nieco później znaleźliśmy się w straczu, by pograć w karty, wszyscy się zgodzili. Hitler wygląda jak błazen. No to gówno, mruczy mały, pomyśleć, że taki wielki człowiek mieści się w tak małym formacie, to się w głowie nie mieści. Czy on może zabronić Włochom jeść spaghetti i zażądać od Francuzów, by pili niemieckie piwo? Zapewne tak odrzekł zamyślony stary. To by było zresztą idiotyczne, ale nigdy nie trzeba się zarzekać. Czy on jest taki jak Bóg? Spytał w osłupieniu Mały. Prawie. Powiedział pewnemu biskupowi, że Bóg mógł stworzyć ludzi, ale on wziął za zadanie, by ich niszczyć. A poza tym spieprzaj z twoim Hitlerem i rozdawaj karty. Więc może zakończyć wojnę, jeśli zechce? Kontynuuje uparcie Mały. Tak, jeśli chcę, odrzekł z westchnieniem stary. I dobrze by było, gdyby zechciał, bo każdy imbecyl zdaje sobie sprawę, że wszystko idzie w diabły. Ci, którzy przeżyli bitwę, to tylko mniej waleczni. Prawdziwi bohaterowie padli na froncie. Adolf Hitler 19 marca 1945 Rankiem 1 lutego 1943 następujący telegram dotarł do wielkiej kwatery głównej. Mój firerze: Szósta armia dotrzymała swej przysięgi na sztandar. Biliśmy się do ostatniego człowieka i ostatniego naboju zgodnie z rozkazem, jaki pan nam wydał. Armia nie ma już amunicji, broni ani żywności. Są całkowicie zniszczone. 16. dywizja pancerna, sześćdziesiąta pierwsza i dwudziesta czwarta dywizje pancerne, dziewiąta dywizja artylerii przeciwlotniczej, trzydziesta dywizja zmotoryzowana, czterdziesta czwarta, siedemdziesiąta pierwsza i sto szósta dywizje piechoty, setna dywizja strzelców alpejskich. Szósta armia pozdrawia swego firera Adolfa Hitlera. Niech żyją Niemcy. Paulus, general Szósta armia tego samego dnia o godzinie 5.30 wysłała swą ostatnią depeszę radiową. Rosjanie wdzierają się do bunkrów, wysadzamy je w powietrze. Oberleutnant Wulc, radiooficer, wysłał z własnej inicjatywy sygnał EL, który w międzynarodowym języku radiotelegraficznym oznacza, że ta stacja nie będzie więcej nadawać. Następnie łopatą rozbił radiostację. I strzelił sobie w głowę. Ale ten, który był naczelnym dowódcą i bez przerwy krzyczał — Jestem posłuszny rozkazom, jestem żołnierzem i bez litości rozkazywał dokonywać egzekucji tych, którzy nie zostawali na swej pozycji nawet w rozpaczliwej sytuacji, ten człowiek oświadczył swemu szefowi sztabu, który go zawiadomił, że Rosjanie jeszcze raz proponują honorową kapitulację. — Schmidt, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Proszę zrobić, co pan zechce — Zrzekam się wszelkiej odpowiedzialności i chcę być traktowany jako osoba prywatna. Może pan objąć dowództwo armii, ale musi pan uprzedzić Rosjan, że w żadnym wypadku nie pójdę przez miasto pieszo. Niech dadzą do mojej dyspozycji samochód, a także do dyspozycji wszystkich generałów. Generał Paulus zachował się dokładnie tak jak Hindenburg w 1918. Odmówił odpowiedzialności za katastrofę narodową, której cały ciężar spadał na niego. Rozdział 16. Pociąg Stacja kolejowa wyglądała tak, jak tysiąc innych rosyjskich stacji. Parę na pół zwiędłych wiosennych kwiatów walczyło o życie. Łajno zdobiło wejście do biura zawiadowcy stacji. Wszyscy przeklinali to łajno, ale nikt nie zatroszczył się o to, by je usunąć. I miało pozostać na miejscu, póki wiatr nie stanie się dość gwałtowny, by je zabrać. Chłopi ze swymi kurami od dwóch dni czekali na pociąg, a żeby uniemożliwić kurom oddalanie się, połamano im łapy. Inny chłop ciągnął na smyczy świnie, doprawdy piękną świnie, całą białą, lecz z czarną głową. Nazywała się Tania i znano ją tak dobrze, że nikt nie miałby odwagi jej zjeść. Było tak nie dlatego, że od dwóch dni brakowało pociągów, wręcz przeciwnie, przybywały masowo, szczególnie pociągi amunicyjne w drodze na wschód. Wielkie pociągi z dwiema lokomotywami, jedną z przodu, drugą z tyłu, wielkie, ogromne lokomotywy o kotłach z niskimi kominami i z ludźmi czarnymi od dymu w kabinach palaczy. Ci ludzie byli tak oswojeni ze śmiercią, jak my sami. Na każdym zakręcie zawsze ryzykowali, że wylecą w powietrze i ugotują się we wrzącej parze. Wiele wagonów wiozło martwych, ale w tej chwili były to szkielety armat do naprawy gdzieś w Niemczech, przez ludzi w pasiakach za drutami kolczastymi. Po prawym torze przejeżdżały co dwadzieścia minut pociągi ekspresowe ze znakami czerwonego krzyża. Te pociągi jechały szybciej, przewoziły całe dywizje ludzi skrwawionych okup za wielki koncert armatni. I oto jesteśmy w drodze na dziesięć dni urlopu w ośrodku rekonwalescencji. Prawdę powiedziawszy, nie taki urlop jak inne, bo w tej chwili nikt ich nie otrzymuje. Urlopy dla bydła frontowego zostały zabronione. Jedziemy gdzieś na wybrzeże Morza Czarnego, do miejsca, które porta określa jako przedsionek raju. Kurwy i wyżywienie w dowolnych ilościach. Co drugi dzień skrzynka cygar. Pociąg sanitarny wjeżdża na stację. Długi pociąg. Po raz setny chłop spogląda na rozkład jazdy i nie jest w stanie zrozumieć, że ten rozkład jest nieważny od roku 1940. Godzina dwunasta i dwadzieścia siedem minut. mruczy, potrząsając głową z rozczarowaną miną. Gdzie u diabła podział się ten przeklęty pociąg? Oczywiście pomylili trasę. Wszyscy powinni zdawać sobie sprawę, że są opłacani przez międzynarodową finansjerę. Ci kolejarze w tych wygarnirowanych czapkach. Towarzysz germański soldat mówi odwracając się do porty, kiedy odjeżdża najbliższy pociąg do Nikopola? Myślę, że wy Niemcy przyszliście, by zrobić trochę porządku z tymi zdrajcami z radzieckich kolei żelaznych. Odjeżdża na Boże Narodzenie, odpowiada porta. Proszę się nie gniewać, Piotr, to wojna. Proszę spojrzeć, co zawdzięczam tym opóźnieniom. I pokazuje, jaki olbrzymi plik pieniędzy przyniosły mu wygrane w karty. Modlę się do Batki Boskiej Kazańskiej, by opóźnienie trwało jeszcze dwadzieścia lat. Wojna przyjacielu to ogromne opóźnienie życia. Wobec tego siadaj i czekaj, to walisz, Piotr. Pociąg odjedzie, kiedy będzie musiał odjechać. Na stacji trzeba być cierpliwym. Ale jakiś Oberfeldwebel wyskakuje z mieszanego pociągu, który zatrzymuje się z żałosnym skrzypieniem. Pociąg, pociąg! krzyczy tłum z wielkim podnieceniem, bałagan nie do opisania. Wszyscy biegają, dzieci płaczą, kury gdaczą, psysikają i szczekają wrzaski rozkazów, protesty. Ostatnie wagony zatrzymały się daleko za peronem. Ludzie rzucają się do drzwiczek. Ten ze świnią uwiązł w drzwiach. Chłopi go pchają, świnia kwiczy, chłop krzyczy równie głośno jak świnia, a kierownik pociągu wyciąga rewolwer. Sabotaż! Sabotaż! Porta wskakuje przez okno i ląduje w chmurze kur o połamanych łapach. Mały bije się z trzema kuchcikami i wali ich po głowach trzema gdaczącymi kurami. Rumuński sierżant wyciąga szable, by natrzeć na Barcelonę, który go nazwał czarnomorską dupą. Przybiega żandarmeria polowa, pałki gumowe spadają na wszystkich bez wyboru. Jakiś podoficer artylerii strzela na ślepo i trafia świnie, która ryczy i ucieka przez wagony z szybkością pocisku artyleryjskiego, przewracając co napotka na swej drodze. Kończy się na tym, że wszyscy znajdują się pod wszystkimi. Świnie zamyka się w sraczu wraz z cielęciem, sześć tłustych gęsi zostaje wepchnięte pod ławkę, a żandarmów wyrzuca się na zewnątrz. Komendant pociągu, który już prawie zwariował, biegnie po peronie przeklinając Boga i ludzi. W końcu pociąg skrzypiąc rusza z miejsca, nawet nie czekając na sygnał swego komendanta. Zatrzymać się, krzyczał komendant pociągu, pozostawszy na peronie. Jestem komendantem, nie możecie odjechać bez komendanta. Zaczął od tego, że uderzył się o kubeł, następnie rozłożył się o złośliwie podstawioną nogę jakiegoś pracownika, ale mimo wszystko zdołał wciągnąć się na schodki ostatniego wagonu. Co za dupa, zawołał Porta. Lepiej, żeby się uspokoił, bo inaczej będzie źle. Słuchajcie, to mi przypomina prawdziwe wydarzenie. Znałem niejakiego Manfrida Kacenmejera, hauptmana artylerii, którego pewnego dnia podczas poprzedniej wojny wylano z wojska, ponieważ pewnego dnia pomieszał wszystkie skrzynki granatów. Wyobrażacie sobie, w jakich kłopotach znalazła się artyleria Wilhelma? Francuzi zajęli dwa wzgórza... Kronprinz biegnie pod Verdun, krótko mówiąc panika. wobec tego wylewają na zbity pysk tego skretyniałego Hauptmana i wysyłają go do konwojowania rannych oficerów. Po Wilhelmie przychodzi Adolf. Ponieważ potrzebowano imbecylii, dano temu Hauptmanowi pociąg. Prawdziwy pociąg, by nim dowodził, daje wam słowo, że już nie liczył się z nikim. Kazał sobie uszyć mundur, powiem wam tyle, że był ozdobiony takim mnóstwem żółtych galonów, że wyglądał jak pole tulipanów. A wymyślał? Na wszystkich stacjach bano się go jak cholery. Dostał ksywę straj bo ludzie musieli chodzić do stracza zgodnie z regulaminem. Regulamin ponad wszystko. Rano po zupie i wieczorem przed położeniem się spać. Trzy minuty i trzydzieści sekund na człowieka oraz dwie kartki papieru. Szarego dla soldatów, żółtego dla zupaków i białego dla oficerów. O pociągach oczywiście nie miał zielonego pojęcia i pewnego dnia wydarzyło się to, co wam opowiadam. Jego pociąg zatrzymał się na małej stacyjce po tamtej stronie dońca. Był tam pewien stary facio, który spacerował z miotłą, a dano mu ją w roku 1922. Oczywiście, by dać mu zajęcie. Podczas rewolucji proletariackiej trzeba, aby wszyscy byli zajęci. Stary gościu widział wszystkie sztandary pod wszystkimi okupacjami. Kawalerię Wrangla, marynarzy Trockiego, frajkorpsy von der Golza, kozaków z ich małą osobistą rewolucją, nie mówiąc już o naszej pierwszej okupacji w roku 1914, typunio zmieniał tylko opaskę na rękawie i wrzeszczał Jestem spec samo. jestem jednym z waszych. Niech żyje car, niech żyje Lenin, niech żyje Kaiser, niech żyje Rosja, niech żyją Niemcy, niech żyje rewolucja, niech żyją wszyscy. Wobec tego owego dnia, gdy marynarze z Kronstadtu przybyli na tę zapomnianą stacyjkę, komisarz dał staremu rozkaz, by wziął miotłę i nigdy jej nie wypuszczał pod karą syłki na kołymę. Przysięgam wam, że Facio nawet z nią spał. Ale oto zjawia się Hauptmann od sraczy. w dwadzieścia jeden lat po rosyjskim komisarzu. Stary facio popatrzył na niego, oparłszy pod na trzonku miotły, jak to się robi we wszystkich krajach, a Hauptmann nawymyślał mu, jak to się także robi wszędzie. Podczas tego, nie zwracając na nic uwagi, pociąg Hauptmana Kacenmejera po cichu odjeżdża bez niego i tu dochodzimy do morału opowiadania, w życiu nigdy nie trzeba się spieszyć. Ludzie, którzy zawsze się spieszą, spieszą się, gdy nie trzeba. I właśnie to się stało z naszym hauptmanem, komendantem pociągu, chwyta się ostatniego wagonu, nie udaje mu się, pada na ziemię, podnosi się oszołomiony, gubi hełm i biegnie za nim. Zawiadowca rosyjskiej stacji biegł także salutując, gospodin towarzysz, kapitan! wołał. Pokornie zwracam panu uwagę, że biegnie pan w złym kierunku. Na widok jego czerwonej czapki Hauptmann zatrzymał się i dwukrotnie zasalutował, mając, że to generał. — Kretyn! — ryknął, spostrzegłszy swoją pomyłkę. I oto znów ruszył w pogoń za swym pociągiem, gdy nie przestając biec wymyślał zawiadowcy stacji, upadł na deski przed sraczem. Pociąg ze swej strony spokojnie podskakiwał na zwrotnicach, by wrócić na właściwą drogę, bez pośpiechu można go było dogonić, ale Hauptmann galopował po peronie z wywieszonym językiem i szablą pod pachą. By okazać, jaki jest sprytny, pobiegł na skrót przed składami towarowymi, ale jakiś z pewnością kontrrewolucjonista postawił tam płot, by uniemożliwić pasażerom wchodzenie. Płot widać było gołym okiem, ale Hauptmann Katzenmeier, komendant pociągu numer 809, widział tylko jedno. Czerwoną latarnię ostatniego wagonu... I oto zbalił się na faszystowskich deskach roboty międzynarodowego żydostwa W tym momencie wpadł na genialny pomysł Przecisnąć się pod płotem, by znaleźć się po drugiej stronie Ale ponieważ był zbyt gruby, został tam zaklinowany A Rosjanin ciągnął go za nogi, by go uwolnić od tego faszystowskiego płotu Znów salutowanie Wtedy Hauptmann chwycił szczyt płotu i zdołał wywindować swe sto kilo, by przedostać się na drugą stronę na nieszczęście była tam woda, w której taplały się kaczki. Zawiadowca rosyjskiej stacji wydał burżuazyjny okrzyk Mój Boże, zaś Hauptmann w tym czasie parskał, głupiąc swą szablę, a bez szabli nie ma komendanta pociągu. Poszedł szukać szabli, ale stał się zły. Zatrzymać ten pociąg, wrzeszczał... — Widzisz dobrze, że to jest Hauptmann bez pociągu. Chciałem powiedzieć pociąg bez Hauptmanna, to znaczy pociąg bez komendanta, a komendant nie może poruszać się bez pociągu. A poza tym siedź cicho, denerwujesz mnie. I zawrócił na miejscu przed zdumionym zawiadowcą stacji. W tym momencie zaczął stukać telegraf. Zawiadamiano o ekspresie do Dniepropietrowska. — Święta Matko Boża! — zawył zawiadowca stacji. — Zatrzymajcie ten przeklęty pociąg! Wysyłam kapitana na rowerze! Pracownicy stacji, którzy z tego nic nie rozumieli, sądzili, że jest pijany jak zwykle i nie ruszyli nawet palcem, gdy Hauptmann pedałował jak szalony po szynach. — Niech diabli porwą Niemców! — zaklął zawiadowca stacji, nie posiadając się ze złości. — Nie można w jednej chwili opróżnić torów dla roweru jakiegoś komendanta pociągu! Ale pospieszył do nastawni zwrotnic z powodu ekspresu, o którym zawiadomiono. Hauptmann pedałował z szablą pod pachą, pochylony do przodu, jak uczestnik wyścigu, i nie zdawał sobie sprawy, że opuścił tor bezpośredni i znalazł się na bocznicy, kończącej się bardzo twardą odbojnicą. Z całym rozpędem rower pokonał pochyłość, zrobił niebezpieczny cyrkowy skok, opadł na szyny i ruszył.